Dzień dobry. Przyjęty przez nas system liczenia czasu owocuje zataczaniem corocznego kręgu. Przed wyruszeniem w kolejną rundę naszej planety wokół Słońca na przełomie roku często dokonuje się różnych podsumowań, a zaraz potem wyruszamy z falą postanowień na nowy rok. Zatem, czy warto robić także fotograficzne podsumowania? Jestem pewien, że warto. Trzeba to jednak robić z dystansem i na tyle twórczo, by wyciągać z takich podsumowań konstruktywne wnioski. Możemy wszystko sprowadzić do analizy ilościowej i temu służą na przykład zestawienia, publikowane często na przykład na Instagramie. Dziewięć najbardziej popularnych moich prac. Jednak czy głos ludu może decydować o tym, czy faktycznie coś jest dobre, a coś innego po prostu złe? W mediach społecznościowych dominuje algorytm i on bardzo często będzie promować kadry i filmy, teksty, które nie są świetne, ale z jakichś względów wpisują się w systemy zarządzające tym algorytmem. Zatem pewien kadr zostanie po prostu przez algorytm wyświetlony większej liczbie osób, a te podejmą z nimi jakieś interakcje. Czy popularność pewnego zdjęcia w mediach społecznościowych będzie oznaczać, że zostaną wyróżnione zdjęcia, które my, jako ich autorzy, uznajemy za najciekawsze z naszego dorocznego portfolio? Niestety tylko sporadycznie. Co gorsze, w poszukiwaniu popularności można stać się niewolnikiem jednego ujęcia. Powtarzając kadr przynoszący sukces, zwiększamy szansę na powtórne jego zauważenie przez algorytm i podniesienie popularności w mediach społecznościowych. Jeśli o popularność w mediach społecznościowych nam chodzi, to trzeba się wręcz przyglądać takim sukcesom i je powielać. Tu od razu zaznaczam, że nie potępiam takich działań, i każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za wybranie swojej drogi i powinien samodzielnie dokonywać wyborów, a potem dzielnie brać na swoje barki ich skutki. Każdy z nas ma mnóstwo ukochanych zdjęć, które zostały zauważone jedynie przez garstkę naszych widzów. Dzieje się tak z różnych powodów. Na przykład są kadry, które będą znakomicie prezentować się na wystawie. Na wystawie fotograficznej w dużym formacie, na pięknej ścianie, ale kiedy są pokazywane na przykład w mediach społecznościowych, piękno ich szczegółów jest po prostu nie do zauważenia. Czasami przywiązujemy zbyt dużą wagę do kadrów do których stworzenia włożyliśmy mnóstwo wysiłku jednak w kadrze nie widać zmagań z naszymi słabościami np. Na przykład wstanie na długo przed wschodem słońca albo wyczekiwanie przez wiele godzin na mrozie w oczekiwaniu na pojawienie się na przykład zorzy polarnej chce się wówczas krzyknąć hej ludzie czy nie widzicie jak się bardzo starałem ale na zdjęciu z tym pięknym widoczkiem tego niestety nie widać. Z drugiej strony, równie często nie doceniamy swoich pięknych zdjęć, które powstały szybko, niejako przy okazji, pod wpływem impulsu. W kadrze nie widać wysiłku włożonego w przygotowanie zdjęcia. Widać tylko zdjęcie i dlatego nie oczekujmy od widzów, aby nagradzali nas za to, czego nie mają szansy zobaczyć. Nagroda związana z powstawaniem zdjęć jest dostępna tylko dla nas i świadomie z niej korzystajmy. Nikt oprócz nas nie zobaczy w pełnej krasie cudów wschodu Słońca, bajecznych chmur na niebie czy tańczącej po nieboskłonie zorzy Polarnej. Jako fotografowie doświadczamy przecież znacznie, znacznie więcej. Doceniajmy więc wszystko, co dane było nam przeżyć. Może w tym miejscu warto przypomnieć, że zaniechanie działań też owocuje skutkami i tu delikatnie przechodzimy do zastanowienia się nad naszymi kadrami z nieco innej perspektywy. Ocena zdjęć nie powinna się sprowadzać do obserwacji wyłącznie kadrów, które zrobiliśmy. Warto również spojrzeć nieco z szerszej perspektywy i zastanowić się nad tym, z jakiego powodu pewne ujęcia nie powstały. Co się stało, że nie mamy zdjęć, o których marzyliśmy na przykład na początku ubiegłego roku. Rzecz jasna, będą powody obiektywne. Na przykład stan zdrowia nie pozwalał na plener lub sesję. Jednak zdecydowanie więcej będzie takich, które są wynikiem zaniechań. Wybraliśmy coś innego niż włożenie wysiłku w fotografowanie. Oczywiście nasze błędne postępowanie zostało zamaskowane przez nasz mózg, który pozwala nam się usprawiedliwić i wytłumaczyć z każdego zaniechania. Nie poszliśmy na plener, bo było za gorąco, za zimno, za daleko. Nie zabraliśmy statywu, bo za ciężko. Nie chciało nam się zmieniać obiektywu, bo to niewygodne. Nie staliśmy na wschód słońca, bo jesteśmy przepracowani. Zapewne można tak wymyślać przez kilka godzin. Osprawiedliwimy wszystko, wszystkie nasze niedoskonałości i nawet przydzielimy sobie złotą odznakę, że pomimo takich przeciwieństw i tak zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Jednak może warto poruszyć tę skorupę i coś spod niej wyciągnąć popatrzeć na swoje działanie prawdziwie. Dobrze mówiąc o pozytywnych efektach naszego fotografowania, ale nie pomijać także aspektu zaniechań. Chociaż jedną twórczą myśl, dzięki której jednak coś się zmieni w naszym tegorocznym fotografowaniu. I nie zwalajmy wszystkiego na sprzęt, bo to nieprawda, że nie mamy cudownych ujęć za sprawą błędów naszego aparatu i obiektywów. Zastanówmy się, jakich kadrów nam brakuje i z jakiego powodu. Taka chłodna analiza pozwoli na lepsze wykorzystanie każdej okazji nadarzającej się w tym roku do fotografowania. Przyjrzałem się swoim zdjęciom z ubiegłego roku i wyciągnąłem kilka bardzo ważnych i zaskakujących wniosków, ale o nich opowiem w kolejnym filmie, w czasie oglądania i analizy tych ujęć. Jeśli interesują Cię inne fotograficzne porady, zobacz koniecznie ten film z serii Przerwa kawowa. Pamiętaj o subskrypcji, kciuku i komentarzu pod filmem. Wówczas jeszcze więcej osób zainteresowanych fotografią będzie mogło zobaczyć ten film. Zachęcam Cię do wspierania mojej twórczości poprzez serwis Patronite albo postawienie mi kawy. Odnośniki znajdują się pod tym filmem wielu udanych kadrów. Pozdrawiam się serdecznie. Cześć.